Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mariusz, a to jest nowa gra, a raczej nowa prezentacja gry Narrow, lub jak to woli, NAF po polsku. Wersja 0.5.3. Wersja z 2012 roku. Jeśli nie znacie tej produkcji lub tej gry, mówię, od razu, że zasiadamy w tej grze za sterami statku kosmicznego w obrębie galaktyki, dość dużej galaktyki, gdzie wykonujemy misje, zbieramy fundusze na nowe statki, walczymy z piratami, lub możemy też zaciągnąć się lub przynależeć do pewnej frakcji, ponieważ w tej grze mamy trzy bodajże frakcje. Jak dobrze pamiętam, mamy też różne regiony galaktyki, które są zależne od frakcji. Jeśli wlecimy w taki jakby region nieprzyjazny dla nas, zostaniemy zaatakowani. To jest takie wprowadzenie do tej gry, aby Wam powiedzieć lub przekazać, jak ta gra jest rozbudowana. Nie mamy tutaj widoku z kokpitu czy innych perspektyw odnośnie statku. Jest to bardziej w stylu simowym, więc zaczynamy. Mamy wprowadzenie. Czego nie było we wcześniejszych wersjach gry, ponieważ wcześniej były, polegało to na tym, że wchodziliśmy do rozgrywki i musieliśmy się odnaleźć w niej, czyli pierwszy wybór opowiadamy się albo za tym, że jesteśmy piratami, grabimy i rozwalamy inne statki, które też latają właśnie w przestrzeni, czy jesteśmy po stronie dobra, czyli wykonujemy misje, transportujemy różne surowce, pomagamy różnym planetom, dostarczamy różne rzeczy w różne regiony, walczymy z piratami i tego typu rzeczy. Tu jest o jednej z frakcji, ale to jest długie. Tak, welcome. Też witam. I tak to wygląda. No, to się tutaj steruje, dobra. I na tym polega właśnie NAREF. Czy NAEF. Czuć tutaj bezwładność statku, czyli jeśli ja się rozpędzę, po prostu on będzie dalej leciał, nie będzie wytracał prędkości. Zostało tutaj zaimplementowane, czy jest tu zaimplementowane coś takiego jak poziom naszego paliwa, ponieważ aby się przemieszczać w inne regiony galaktyki, tu jest cała mapa, potem odkrywamy inne jakby regiony, właśnie takie kwadraty, gdzie na przykład znajdują się różne słońca, różne planety, których nie możemy na przykład na nich wylądować. Są planety, na których możemy wylądować, są też stacje kosmiczne,
na których na przykład tankujemy, oddajemy questy, bierzemy inne questy, kupujemy nowe statki, kupujemy nowe uzbrojenie, nowe moduły do statków, ponieważ statki także udoskonalamy. Zaraz postaram się to, jak widzicie, mapa jest ogromna. Postaram się wam to tutaj pokazać, więc może gdzieś tu się wylądujmy sobie gdzieś. Mamy planetę, wyhamujmy, bo jeśli za szybko się poruszamy, po prostu nie będziemy w stanie wylądować na danej planecie, tylko którym to się teraz tutaj lądowało. Aha, tu mi pokazuje skok. Czekajcie, muszę sobie zobaczyć do menusów. Next target. Land planet P. Land L, dobra. Aha, wskazuje mi planetę. Mamy też wyszczególnione, jak widać, to co się na niej znajduje. Jeżeli i lądujemy. Tak wygląda zwiedzanie planet, czyli mamy frakcje, mamy też zadania. Tu są podane tony, czyli trzeba coś przetransportować z tego punktu do tego. Mamy podane, ile, jaki jest dystans, ile potrzebujemy do jego skoków, ponieważ jak powiedziałam, pomiędzy danymi sektorami się przemieszczamy poprzez skoki. Jaki mamy udźwig i gdzie to mamy przetransportować. Możemy zaakceptować misję lub jak można powiedzieć, wyjść z danego miejsca. Tu mamy ulepszenia odnośnie broni i naszego statku. Możemy kupić sobie mapy dodatkowe, które odkryją nam, a raczej pozwalają nam na wejście w dany region. Tu mamy rakiety. Tu mamy na przykład baterie, czy pojemnik lepszy, czy raczej usprawnienie do naszego pojemnika odnośnie paliwa. Tu mamy dwa statki. My latamy ogólnie obecnie tym, ale jest do kupienia ten w innych miejscach galaktyki. Otrzymujemy możliwość kupienia innych modeli. Tu możemy sobie udoskonalać dany statek. Jak widzicie, jesteśmy też ograniczeni pojemnością komputera, jakby, czyli żeby ile może on udźwignąć jakby mocy przeliczeniowej. A tu możemy kupić na własną rękę dany produkt i później go sprzedać w innym miejscu ze zyskiem, czy z zyskiem, czyli po prostu zarobić na tym. Nie zawsze to wychodzi, nie zawsze to jest coś dobrego. Mamy tylko 20 ton wolnego w naszym statku, więc to odpada. Możemy wziąć albo tą misję. Zarobimy 12 tysięcy lub 28, ale będziemy musieli wykonać 3 skoki. Pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Jest. Jeszcze mamy 7 ton, no już tego nie wezmę. Więc co?
paliwa nie muszę tankować, więc wylatujemy. Kolejna planeta. No to co, lecimy. Mamy teraz zadanie. Jak to się kasuje? W poprzednich częściach było coś takiego, że skok mogliśmy wykonać poprzez wlecenie w kant danego obszaru. Obecnie to się zmieniło na rzecz tego, że musimy dolecieć do pewnej strefy, gdzie wykonujemy skok. Jest to coś na zasadzie Mass Effecta. O, tu mamy też inne statki, które sobie latają. Nie dogonię. W innych częściach galaktyki jest po prostu masę transportowców, ścigaczy. Jak widzicie, grafika jest dość ładna. Znaczy tło, w którym się poruszamy. Jest to pierwsza część, czy pierwszy odcinek odnośnie tej gry. Dlatego nie dziwcie się, że jest taki chaotyczny i gubię się w tym, co mówię. Nie mówię najpierw o jednym, potem mówię o drugim, no ale zbyt wiele jest tutaj rzeczy, aby przedstawić tą grę w najkrótszym, najprostszym. Sposobie.